Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Marta Pektas. Zapraszam Was dzisiaj na trening mięśni brzucha, ABS, abs. Popracujemy sobie i wzmocnimy mięśnie brzucha. Zaczynamy od razu w leżeniu na plecach. Powiem tylko, że ten trening możecie dodać do innego treningu, połączyć z inną sesją treningową i najlepiej wykonywać ten trening na końcu, przed rozciąganiem i dajcie znać, jak Wasz brzuch po treningu. Zaczynamy, pół minuty robimy 5 ćwiczeń i 4 rundy. Po tej czwartej rundzie już na pewno będziemy czuć pieczenie i to, że brzuch nam troszeczkę się wzmocni. Połóżcie się na plecki, oddalcie barki od uszu, połóżcie sobie dłonie na udach, napnijcie brzuch, pięty są blisko pośladków i pierwsze ćwiczenie. Głowa do góry, ramiona do przodu, dłonie po udach i jedziemy z wydechem. Góra i dół, góra i dół, wydech i wdech, wydech i wdech. Patrz na sufit, oddal barki od uszu, broda w górze i cały czas staramy się jak najwyżej wyjść w górę. Przyciągamy żebra do spojenia łonowego, pępek schowamy do kręgosłupa. Jeszcze 5, 4, 3, 2, ostatni. Teraz połóż ramiona, trzymaj głowę w górze, unieś nogi z wdechem, opuść nogi i z wydechem do góry. Wdech nisko nad ziemię, opuść nogi tak nisko, na ile pozwala Ci brzuch. Brzuch jest chowany, płaski w tym momencie. Broda w górze, patrz na sufit. Jeśli musisz, opuść głowę, ale jak mamy brodę w górze, głowę w powietrzu, to wtedy mocniej nam się spinają mięśnie brzucha. O co nam chodzi? Wdech i wydech. Ostatni raz. Zatrzymaj, wróć na ziemię i skręty. Prawe, lewa. Prawy łokieć, lewy łokieć i skręt. Wydech, pół minuty to ćwiczenie. Wydech. Patrz na sufit, głowa leży na dłoniach, łokcie szeroko i staraj się skręcić barkiem do przeciwnego kolana, czyli nie tylko łokciem, ale barkiem. Wciskaj pępek do kręgosłupa, płaski brzuch. Jeszcze raz, stop i przechodzimy do deski. Odwracamy się do podporu, stopy na ziemi i trzymamy tylko podpór. Tak można chwilę sobie odpocząć w tej pozycji. Brzuch napiąć, pośladki dopiąć, długa szyja. Ściągnięte łopatki, wszystko napinamy. Pilnuj, żeby biodra, barki były w jednej linii. Pępek do kręgosłupa, lekko podwinięta kość ogonowa. 3, 2, 1. Idziemy do góry i kolano. Prawe, lewe. Łokcie leciutko ugięte, dłonie są pod barkami. I oddychaj. Powoli, nie spiesz się, przyciągaj kolano mocno do przodu, do łokcia, do klatki piersiowej. Wydech, wydech, łopatki razem, długa szyja. Mocno pracuje brzuch, pośladki napnij. 3, 2, 1, stop. Pierwsza runda za nami. Wracamy do leżenia na plecach i od razu od początku jedziemy. Wydech, 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 góra. Odsuń barki od uszu, dopnij brzuch. I z wydechem do góry. Patrz na sufit. Wciągaj brzuch. Staraj się, żeby pępek był schowany nisko do kręgosłupa. Wydech. Wydech. Jeszcze 8. Mocno pracuje brzuch. Pięknie go wzmacniamy teraz. Ostatni. Opuść ramiona. Nogi w górę. Wdech. I wydech. Opuść tyle, ile możesz nad ziemię. Trzymaj dłonie wzdłuż tułowia. Możesz sobie delikatnie te dłonie pod pośladki wsadzić. To wtedy bardziej nam to ułatwia pracę. A jeśli odsuniesz dłonie od pośladków, to będzie troszkę ciężej. Jeszcze 3, 2, 1. Opuść nogi. Ręce za głową i skręt. Wydech. Wydech. Otwórz łokcie szeroko i barkiem, przyciągaj bark do przeciwnego kolana. Pięty blisko pośladków, stopy, szerokość bioder, mocny brzuch, napnij.
To jest druga runda. Trzecie ćwiczenie. Wciągaj brzuch, trzymaj napięte. Ostatni raz. I przechodzimy do potworu. Szybciutko na łokcie. I trzymamy deskę. Dopinamy wszystkie mięśnie. Spojenie łonowe do żeber. Pośladki napnij. Długa szyja. Trzymaj biodra w linii barków. Łokcie pod barkami. Patrz na swoje dłonie. Otwórz dłonie, kciuki na zewnątrz. Jeszcze 8 sekund. I spokojnie oddychaj. 3, 2, 1. Idziemy na dłonie i kolano. Prawe, lewe. Wydech, wydech. Łokcie leciutko ugięte. Odsuń barki od uszu. Ściągnij łopatki. I kolano. Prawe, lewe. Już powinniśmy czuć brzuch. To jest druga runda. Ostatnie. 4, 3, 2, 1 i wracamy na matę do leżenia na plecach. Pierwsze ćwiczenie, trzecia runda. Wydech, wydech od razu, tak? Nie ma przerwy, tylko zmieniamy pozycję. Przerwa jest tylko na zmianę pozycji i robimy. Wydech, wydech, wciągaj brzuch. Może już czujesz te mięśnie brzucha, no już teraz są w trzeciej rundzie, więc już powinno lekko piec, lekko boleć. Jak boli, to znaczy się, że pracujesz. 3, dobrze. 2, 1. Opuść ramiona, nogi w górę, trzymaj głowę w powietrzu. Jeśli musisz, opuść. Szyja ma być tutaj luźniutka, mamy czuć mięśnie brzucha. Broda w górze. Jeśli czujesz, że obciążasz szyję, opuść głowę. Mamy się skupić na brzuchu. Nisko nogi nad ziemię. Tyle, ile możesz opuść, trzymając napięty brzuch. I jeszcze dwa razy. I jeszcze jeden. Opuść stopy, ręce za głową i skręt. Prawy łokieć do lewego kolana, lewy do prawego. Wciągaj brzuch, trzymaj płaski. Trzecia runda. Trzecie ćwiczenie. Czyli już jesteśmy za połową naszego treningu. Pięknie brzuch pracuje. Mocne mięśnie brzucha. Budujemy kaloryfer. Six pack. Jeszcze 3, 2, 1. Deska. Szybciutko. Do podporu. Łokcie pod barkami. Wciągnięty brzuch. Długa szyja. Najważniejsza pozycja. I pracujemy przez napięcie izometryczne. Wszystkie mięśnie są napięte. Możesz teraz uspokoić oddech. Chwilka przerwy, tak potraktujcie to jako przerwę. Pół minuty w desce, jeszcze 4, 3, 2, 1. Wchodzimy na dłonie i kolano prawe, lewe, do siebie, do siebie. No teraz pięknie czuć brzuch. To jest trzecia runda, ostatnie ćwiczenie. Nie spiesz się, pomału, skup się, delektuj się każdym powtórzeniem, wzmacniaj brzuch, mocne, silne mięśnie brzucha. Jeszcze 4, 3, 2, 1, stop. I czwarta runda, ostatnia runda, połóż się na plecy, ugnij nogi, głowa do góry, start. I do góry, wydech, wydech. Staraj się dłoni iść jak najwyżej. Wsuniemy leciutko dłońmi po udach, w stronę kolan, broda w górze, głowa w powietrzu. Postaraj się, żeby łopatki były uniesione nad ziemią, jak się unosisz. Wydech, czyli wysoko. Oderwij łopatki. Im wyżej wyjdziesz, tym bardziej popracuje brzuch. O to chodzi. I nogi do góry. Opuść ramiona z wdechem. Nogi nisko nad ziemią. Z wydechem w górę. Palce stóp obciągnięte. Nogi razem. Dopnij brzuch. Dłonie są albo leciutko pod pośladkami, albo na zewnątrz. Jeśli mamy dłonie pod pośladkami, to jest troszkę łatwiej, ale ważne, żeby teraz dopiąć brzuch. Napiąć. I jeszcze raz. Napinaj, nie puszczaj. Stop. Opuść stopy, ręce za głową i skręt. Wydech. Wydech.
Stopy na szerokości bioder. Wciągnięty brzuch. Głowa sobie leży na dłoniach. Łokcie szeroko. I z wydechem mocno się tu staraj. Mocno. Skręt. Skręt. Jeszcze 10 sekund to ćwiczenie. To jest czwarta runda. Ostatnia. Mocno teraz pracujemy. Mocno napinamy. I jeszcze mocniej niż poprzednio. Stop. Podpór. Na łokciach. I trzymamy podpór pół minuty. Zapnij wszystkie mięśnie. Długa szyja. Tylko pół minuty. Ostatni raz deska. To jest czwarta runda. Spojenie łonowe do żeber. Lekko podwinięta kość ogonowa. Pośladki napięte. Wciągnij mocno brzuch. Schowaj pępek do kręgosłupa. Jeszcze 7. 6. 3. 2. 1. Chodzimy do góry na dłonie i kolano. Prawe, lewe. Wydech, wydech. I do przodu. Ściągnięte łopatki, dłonie pod barkami. Angażujemy mięśnie brzucha. Jak przyciągasz kolano, poczuj, że ten brzuch pracuje. Poczuj go. I jeszcze 10 sekund. Trzymaj biodra troszeczkę niżej niż barki. 4, 3, 2, 1. I opuszczamy kolana, siadamy na piętach i rozluźniamy. Mam nadzieję, że Wasz brzuch popracował. Jeśli macie niedosyt, to od początku przewincie filmik od początku i zróbcie jeszcze raz. Ale ja myślę, że to wystarczy. Do przodu. Opuszczamy biodra. Rozciągamy teraz mięśnie brzucha. Klatka piersiowa otwarta. Łokcie blisko ciała. Opuść biodra, napnij pośladki. Pięknie rozciągnij ten brzuch. Troszkę popracował. Zaokrąglamy plecy. Koci, grzbiet, rozluźniamy plecy. Głowa w górę, głowa w dół. To było dobre 10 minut na brzuch. Myślę, że możecie śmiało ten trening podłączyć pod inny, który wykonaliście, a potem się rozciągnąć i będzie super. Siadamy na piętach, powolutku się podnosimy i dziękuję Wam bardzo. Mocne brzuchy. Cześć.